Płyniemy właśnie na La Graciosa, wyspę oddaloną zaledwie o 2 km od Lanzarote. Płynie się na nią statkiem, gdzie rejs trwa około 30 minut. I La Graciosa oznacza zabawna, zdumiewająca i może taka być dla niektórych osób, dlatego że jest to bardzo mała wyspa, gdzie zamieszkuje ją około 700 osób i nie ma w ogóle asfaltu. Poruszę się po niej jedynie po utwardzanych, piaszczystych drogach, gdzie można to robić za pomocą roweru lub terenówki, ewentualnie pieszo, gdyż całe przejście po tej wyspie zajmuje mniej więcej 4 godziny. Można powiedzieć, że jest to oaza spokoju dla ludzi, którzy chcą uciec od tłumów, więc zobaczymy, czy taka rzeczywiście będzie. No patrzcie, ludzie sobie jeżdżą rowerkami. Za mną też. I ogólnie cała ta wyspa w podobny sposób chyba wygląda. Dużo jest rowerów. O, chłopi jedzie. My się zdecydowaliśmy na elektryk rowery, bo nie wiadomo jak to będzie. Podobno tymi zwykłymi trochę ciężko w niektóre miejsca jest dojechać. Pierwszy mój raz na tym elektrycznym. Nawet spoko. Niby jedziesz, a samo jedzie. Mi się podoba na tej wyspie. Wydaje mi się, że klimat jest troszkę inny niż na Lanzarote. Tak bardziej dziko jest. Na pewno warto zobaczyć i odwiedzić. A i tam jeszcze mamy jakieś wyspy. Tam jakaś wyspa daleko. O, można sobie wejść na góry lub wulkany, nie wiem co to. Sylwia w puszczy. A czy pani puszcza się? Ta podoba? Podoba? Tak. A, podoba. A co ci się podoba w niej? Te krzaki też będę miała. Takie jak uśmiechnę, że będą tak latać jak na dzikim zachodzie po ogrodzie. No jest krzak. O Jezu! No pływają ryby. Pięknie zobaczą. Rybki. Tak, krewetki to pływają. Zobacz ile krewetek. Wyobraźcie sobie, jak te chłopy tak cały rok w takim upale pracują. Ja to współczuję. Ale to podobno niegroźne dla człowieka. Jechaliśmy i awaria jest koła, bo coś się trzęsie, ale zaraz ma być pomoc drogowa, przyjechać i coś z tym zrobić i zobaczymy, czy będzie holowanie, czy co. Zajechaliśmy właśnie do Pedro Barba, które jest drugim miasteczkiem na La Graciosa. Działa to głównie w sezonie turystycznym, ogólnie jest tutaj większość budynków zamknięta i nieczynna, chociaż tutaj widzę, że ktoś chyba mieszka, bo pranie jest wywieszone, więc możliwe, że tutaj jacyś ludzie mieszkają, coś się otwierało. Ale ogólnie jest większość budynków, z tego co widzę, pozamykana. No i tylko turyści tu przyjeżdżają, żeby zobaczyć jak tu wygląda. I powiem wam ogólnie, że ja bym na przykład nie chciał tak w takim miejscu turystycznym mieszkać, bo siedzisz sobie w swoim domku, gdzie uciekłeś od cywilizacji i nagle ktoś ci wchodzi do chałupy, tak jak tutaj do tego pana, nie? Tak ja w sumie nagrywam, że... No i tamten pan powiedział, że jest jedynym, który został tu w tym miasteczku. Także prócz turystów tu nikogo nie ma. Teraz idziemy tam na górkę. Taki spacerek. Stamtąd. Podobno 30 minut się idzie. Zobaczymy jak to będzie. Ale już jest blisko. I wchodzimy teraz na górę. No, prawie jak na Gubałówce. Thank you.